Wszyscy grali przynajmniej po jednym meczu z każdym przeciwnikiem, więc jest moment na podsumowania. Zaczynamy nietypowo, bo od bramkarzy i od razu Duszan Kucjak. Okazuje się, że tutaj jest ten człowiek wysoko. I nie tylko ze względu na to ostatnie spotkanie, bo on tych spotkań na początku sezonu zwłaszcza miał więcej. Dlatego zaskakująca była decyzja o tym, żeby w ogóle go zmienić z Alomerowiciem. A też dodajmy, skąd się bierze ta punktacja. Okay. Średnia not wystawianych przez naszych komentatorów i ekspertów po meczach Ekstraklasy. Tak, i przyjęliśmy pewne od 0 do 10. Tak, przyłożyliśmy jeszcze drugie założenie, jest takie, że trzeba zagrać minimum 20 minut w meczu, żeby zostać ocenionym i trzeba zagrać minimum 9 spotkań, żeby się w tym rankingu znaleźć. Wiecie, co mnie tutaj zastanawia? Jest 5 bramkarzy czołowych w naszej lidze, nie ma tutaj oprócz Załuski żadnego Polaka, a Łukaszu Załusce raczej nie powiemy, że jest to przedstawiciel nowej fali polskich bramkarzy, bo ma lat 36, a swego czasu się mówiło, że na tej pozycji to my mamy w ogóle na kilkanaście lat do przodu świetne przyszłość, nie musimy się o nic martwić. No na tej pozycji, jak widzimy, nie ma faworyta. Mimo to, że Duszan Kucjak ma najwyższą notę, ale to też nie jest pewnie jego... No on przez moment nie był pierwszym bramkarzem w swoim klubie, sezon, prawda? Także tutaj faktycznie poszła w ubiegłym roku, no Arek Malarz był takim piłkarzem, który wybijał się ponad innych. Natomiast dzisiaj takiego bramkarza nie mamy. A wiecie, co mnie jeszcze zaskakuje, że jest w tej lidze taki bramkarz, w zasadzie on nie jest zgłoszony, to jest Przemysław Tytoń, który trenuje sobie w Płocku. Miałem okazję teraz tam spędzić parę chwil, więc wiem, że jest w dobrej formie i jest to człowiek czekający cały czas na oferty. A widzimy, że wiele klubów u nas w Ekstraklasie, no przydałby się taki solidny bramkarz, który ci wybroni kilkanaście punktów w sezonie. Myślę, ale on kiedyś powiedział chyba, że... W polskiej Ekstraklasie na razie nie chce grać, szuka... Może się mu się to zmienić. Tak? Bo już czeka jakiś już czas na ofertę korzystną. Wiadomo, że kadry są już zamknięte, bo jest połknie transferowym. Ja w ogóle tak patrzę na ten cały ranking wszystkich zawodników, bardziej pod kątem nie samych ocen, tylko przydatności i jak ważnym punktem jest dla całej drużyny. Nie tylko bramkarze, ale no jakbym miał tutaj tak spojrzeć, to chyba Steinbors by był takim człowiekiem, który chyba najbardziej zasłużył na pochwały w moich oczach od początku sezonu, bo jakby przeliczając jego interwencję na punkty drużyny, to chyba przysłużył się najbardziej. Tak mi się w pierwszym momencie wydaje.